Zaczynał w małym lokalu, a teraz prowadzi wielkie przedsiębiorstwo. Każdego ranka jego firma dostarcza 25 tysięcy zestawów do ponad 3 tysięcy miejscowości. Obecnie zatrudnia 900 osób, ma flotę 200 samochodów i 4 ogromne hale produkcyjne. Każda historia ma swój początek. Start Łukasza nie należał do najłatwiejszych. Na samym początku chciałem być zawsze piłkarzem. Chciałem być sportowcem. Później szukałem gdzieś drogi, którą mogę obrać. Sam nie wiedziałem, co będę w życiu robił. Gdzieś nie mogłem znaleźć swojego celu. Do szkoły to on chodził, tylko że zawsze było pod górkę. Ale wszystkie, które szkoły zaczął, skończył. Łukasz próbował dużo rzeczy robić w życiu, no, biznesy. Pierwszy mój biznes, jaki otworzyłem, to był sklep z suplementami diety. Miałem wtedy 23 lata. Była jakaś tam branża weselna i fotobudka, ale to dalej gdzieś cały czas czegoś szukałem. Kuba Midel, polski przedsiębiorca, odwiedził Białystok, by zbadać fenomen kuchni wikinga. Cześć, Kuba. Witam cię. Wszystko zaczęło się w małym lokalu w centrum miasta. Panowie, zaczęliście w tym miejscu 5 lat temu. Tak, pomysł zrodził się w mojej głowie na początku. Dostałem torbę od mojego przyjaciela z cateringiem, który nie mógł go zjeść, zostawił mnie w sklepie, który prowadziłem wtedy. Pomagałem rodzicom w gastronomii, więc dobrze wiedziałem, jak to wygląda, ile czasu potrzebujemy, żeby to wyprodukować i jaki to jest koszt. On miał pomysł na catering, ja powiedziałem, że kurczę, ja chciałem zawsze pizzerię. No i stwierdziliśmy, że zrobimy to w jednym lokalu, tak, żeby zbilansować te koszty. Nic nie zapowiadało tak spektakularnego sukcesu. Ciężko mi powiedzieć, kiedy dokładnie poznałem Łukasza, ale spotykaliśmy się dosyć często u niego w sklepie. Ja byłem taksówkarzem, robiłem sobie tam przerwy, piliśmy gdzieś tam kawę, rozmawialiśmy. Mieliśmy razem wspólną zajawkę, chcieliśmy robić coś fajnego, coś dużego, stworzyliśmy razem pierwszą galę. Mieliśmy znajomych, którzy startowali w MMA, ale mówili, że w Białymstoku nie ma jakichś fajnych gal. Wzięliśmy największą halę możliwą w Białymstoku, jaką można było zapełnić. No i zrobiliśmy to tak, że ludzie byli pod wrażeniem. Na gali może nie zarobiliśmy, ale było naprawdę fajnie. Ta przedsiębiorczość i chęć własnego biznesu była od początku. Pizza ścigała się z cateringiem dietetycznym. Fast food ze zdrową żywnością. Co wygrywało na początku? Na początku szliśmy porówno chyba. Tak. Pizzeria i catering dietetyczny. I w momencie, w którym nam catering dietetyczny się mocno rozwinął, po prostu postanowiliśmy to rozdzielić. Ja zajęłam się po prostu produkcją cateringu w innym miejscu, a Paweł zajął się restauracją. Czyli przez 2 lata te posiłki były przygotowywane dietetyczne również tutaj? Tak. Czy możemy zobaczyć wasz gastronomiczny biznes od kuchni? Oczywiście. Idziemy. Tak wygląda biznes od zaplecza. Tu mamy kuchnię, pracowaliśmy na niej 24 godziny na dobę. Najpierw zaczynał catering, później wchodziła restauracja. Na tej malutkiej kuchni 1000 posiłków dziennie robiliśmy. No. 1000 posiłków wychodziło codziennie z tej kuchni? Czy ty również je przygotowywałeś? Tak, oczywiście. Ja głównie zajmowałem się produkcją szejków i rozkładaniem jedzenia. Dlaczego skoncentrowałeś się na tych pudełkach? Ja sam się zawsze zdrowo odżywiałem i chciałem, żeby ludzie też zdrowo się odżywiali. Jest wiele różnych diet cateringowych, wiele różnych dróg. Jaką obrałeś ty, żeby zdobywać klientów? O jakiego klienta walczyłeś? Chcieliśmy stworzyć catering dla osób ćwiczących, chcących budować masę mięśniową. Później z biegiem czasu to się troszeczkę zmieniło. W pewnym momencie się obudziliśmy, że catering dietetyczny nasz jest głównie kobiety. Pomysł był twój na pierwsze przepisy, na pierwsze dania. Sam je tutaj przyrządzałeś, ale mówisz, że ograniczone były środki finansowe. Kto ci pomagał gotować? Mamuśka, to może...
może popróbujemy, pogotujemy trochę tych diet. No, mówimy, że dobrze, pomożemy ci, jak chcesz. No i mówi, ja to wszystko załatwię, ja tu zgrzewarkę przywiozę, pojemniki, wszystko będę miał. Wy tylko gotujcie dla mnie. Mamuśka, przecież to jest proste. Oczywiście mama się zgodziła z tego względu, że wiedziała, że tylko tak gadam, a i tak nic nie będzie musiała robić. A finalnie skończyło się, że teraz jest tego dużo więcej. Jaką najmniejszą liczbę posiłków tutaj przygotowałeś? Około 20 zestawów, może troszeczkę więcej. Wszystkie zestawy woził mój wspólnik Paweł w nocy. A jaką największą liczbę posiłków tu przygotowałeś? Największą liczbę posiłków to jest 1000 posiłków, 200 zestawów. 1000 posiłków? Dokładnie tak. Na tej malutkiej kuchni przygotowaliśmy 1000 posiłków. Tu były gotowane, a gdzie, powiedz, były pakowane? Cały towar wyjeżdżał stąd i jechał do piwnicy. Największym problemem tutaj przy produkcji było schody. Wyobraź sobie, że gotowaliśmy już 1000 posiłków dziennie, musieliśmy tędy znosić garnki 100-litrowe, czasem w 2 czy 3 osoby nawet, bo to była zupa, żeby rozpocząć ją opakować. To jest cała nasza pakowalnia, tu rozkładaliśmy jedzenie. Pierwszy okres był zdecydowanie jakby cięższy pod względem pracy fizycznej, czasu spędzonego, bo wszystko trzeba każdego zastępować. Jeżeli ktoś się nie pojawiał w pracy, bo trzeba robić za niego, bo trzeba czas się martwić. Tutaj dokładnie, gdzie stoisz, stała teraz dyrektor operacyjna, która zarządza bardzo dużą grupą ludzi, nakładała sos jakiś. Zaczynaliśmy w piwnicy w pizzerii. Tam musieliśmy rozkładać jeszcze wszystko ręcznie, bo nie było zautomatyzowane jeszcze nic. Wszystko ręcznie odważaliśmy własnymi rękoma. To wszystko działo się tutaj? Tak. Dużo osób nie wie, co się kryje za tą firmą. Tak? Ile wyrzeczeń, ile nieprzespanych nocy, ile problemów, tak? Ile telefonów. To jest nie do pisania po prostu. Tak? Mamy kuchnię, mamy pakowalnię. Ile samochodów, powiedz, było potrzebnych, żeby to rozwieźć? Wystarczył jeden? Na początku były 3 samochody. Jeden był tylko do cateringu, a 2 były do pizzy, które działały i na pizzy, i na cateringu także całą dobę one pracowały. Paweł też woził swoim autem prywatnym. Karmiliście 200 osób? Tak. Powiedz, ile czasu jest potrzebne, żeby te 200 posiłków rozwieźć? I czy to był tylko Białystok? To był tylko Białystok i okolice. 8 godzin, 3 kierowców. Dawaliście radę. Tak. Logistyka układa się tak, że na górze gotujecie, tutaj pakujecie, a przez te drzwi? Tak, a to są drzwi, którymi wyjechał nasz ostatni transport dokładnie 3 lata temu. Zobaczymy nowy rozdział. Zobaczymy firmy. Nowy rozdział, dokładnie tak. Chodźmy. Nowy, większy rozdział. O, wow. Trochę się zmieniła ta twoja kuchnia w 3,5 roku. Każdego dnia produkujemy ponad 130 tysięcy posiłków, zatrudniamy 900 osób. Miesięczne nasze przychody są w okolicach ponad 30-30 milionów. Nauczyłem się, że jak chcę ten biznes wyskalować, to muszę nie mnożyć go raz dwa, tylko razy 5. Więc w momencie, w którym przenosiliśmy się z hali za trzecim razem, to już wzięliśmy harę 4 razy większą niż mieliśmy tak naprawdę. Mamy tutaj około 9 linii w pełni automatycznych. Schabik z naszych zakładów mięsnych, ziemniaczki, suróweczka, które sami zrobiliśmy i doprawiliśmy. Powiem ci, jak na to wszystko patrzę, zobacz, jaka to jest ogromna oszczędność dla gospodarstw domowych. Tutaj to wszystko robi taśma i setka, dwusetka twoich pracowników. Coś niesamowite. Dzięki temu możemy 5 posiłków sprzedać w cenie 50-60 zł. Nie jestem ekspertem w tej branży, ale chyba ciężko za 60 zł ugotować 5 pełnowartościowych posiłków w kilka sekund. Od momentu rozkładania minęło 30 sekund i zobacz, mamy gotowy posiłek. Pełna etykieta, tabela składu. 30 sekund. Tak. A w jakim czasie dotrze do teraz do wszystkich miejscowości w kraju? Mamy jeszcze 24 godziny na to. I 24 godziny? Tak, wszystkie będą pod drzwiami. Kuchnia Wikinga do swoich dań wykorzystuje świeże, wysokiej jakości produkty. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi dostawcami. Tutaj mamy ziemniaki od naszego lokalnego dostawcy. Wszystko z Białegostoku i okolic. Wszystko z Białegostoku i wszystko robimy sami, można tak powiedzieć. Dostarczamy świeże produkty, warzywa, owoce plus warzywa
po wstępnej obróbce, tak zwane potocznie mówiąc warzywa obierane. One są już umyte, gotowe do użycia na produkcji. Z cateringiem współpracujemy niemalże od początku istnienia cateringu, jak i naszej firmy. Na chwilę obecną catering stanowi około połowę naszych obrotów. Powiedzcie, to jest cały twój zakład produkcyjny, czy są jeszcze inne hale? To jest jeden z 5 zakładów. Wygląda to wszystko jak stacja kosmiczna. Kto wymyślił, powiedz, całe te procedury i linie produkcyjne? Do wszystkiego doszliśmy metodą prób i błędów. Braliśmy jedną maszynę, uzbrajaliśmy i opróbowaliśmy stworzyć z tego coś, co będzie po prostu uniwersalne. Ze względu na to, że nasza produkcja jest bardzo zmienna i różnorodna. Ile maksymalnie posiłków jesteście w stanie tutaj wyprodukować? Mamy możliwości produkcyjne około 200 tysięcy posiłków teraz, czyli mamy jeszcze duży bufor produkcyjny. Różnorodność dań serwowana przez kuchnię Wikinga sprawia, że każdego dnia zespół produkcyjny staje przed sporym wyzwaniem. Największy problem u nas w produkcji jest z tym, że jest ogromna zmienność. Dzisiaj ten szejk jest malinowy, jutro będzie truskawkowy, jego struktura się zmienia i bardzo ciężko jest dopasować automatyzację do zmienności produktów, żeby ten automat był uniwersalny i mógł każdego dnia produkować i pracować dla nas. Wiesz, procedura, skład to jedno, wyprodukowanie tego, ale weź to rozwieź teraz do 25 tysięcy domów co dzień. Hard. Trzeba. Kuchnia Wikinga to nie tylko hale produkcyjne i magazyny. Serce firmy stanowi zgrany zespół, który na co dzień dba o markę i jakość usług. Po prawej mamy biuro obsługi klienta. A ten pan? Rozumiem, że jak klienci nie płacą, to... To do reklamacji. To od razu płacą. Dobrego dnia życzę, nie przeszkadzam. Rozumiem, że z płatnościami nie macie problemów. Na to chwilę jeszcze. Okej. Okay. Tu jest marketing. Czyli pomysły, dział kreatywny. Realizacja, rozwój. A to nasze centrum dowodzenia, gdzie podejmujemy wszystkie kluczowe decyzje dla firmy. Mateusz, przyjaciel, z którym grałem w piłkę nożną, jest dyrektorem logistyki. Przemek, mój przyjaciel z ławki szkolnej. Piotrek, analityk. Nasz. Łukasz, przyjaciel z piłki nożnej również, prawa ręka i spec od marketingu. I wszyscy panowie znacie się z boiska i z podwórka. Większość kadry zarządzającej firmą to przyjaciele Łukasza z boiska. Wszyscy znają się od wielu lat. Chciałem stworzyć zawsze firmę opartą na wartościach. Wpadłem na genialny pomysł, że zacznę ściągać moich przyjaciół do firmy, żeby stworzyć coś większego. Tak patrzyłem, kogo mogę ściągnąć, dopasowałem to, co robią teraz, do tego, co mogliby robić u mnie. Na początku byłem kierowcą. Awansowałem po poszczególnych drabinkach, aż na samą górę tej całej logistyki. Od kierowcy, który rozwoził kilkanaście posiłków dziennie, do prezesa floty, która dowozi pożywienie do 25 tysięcy klientów codziennie. Tak. Czy ten awans nie jest za szybki? Myślę, że jesteśmy tak szybko rozwojową firmą, że wszyscy muszą w miarę szybko awansować. Kto pojawił się w firmie dalej? Dalej był Przemek, przyjaciel z ławki szkolnej. Mhm. Aktualnie zarządzam halą, na której kompletujemy i sortujemy torby. 20 kilka tysięcy toreb dziennie. Ile było na początku? Jak ja zaczynałem, to było około 7 tysięcy toreb dziennie i na sortowni pracowało 7 osób. Dzisiaj na hali myślę, że około 100 osób. Marketing tak dużej grupy, marka bardzo rozpoznawalna w Polsce. Jaką miałeś koncepcję? W sumie byłem jednoosobowym działem marketingu. Razem z Łukaszem zaczęliśmy ten marketing rozwijać. Na początku we dwójkę. Co, już po robocie? Co mamy robić? Wszystko gotowe, mało zamówień. Łukasz był świadomy tego, że te pieniądze wydane na marketing wrócą do niego bardzo szybko. Dobra, to za tydzień ruszamy na Warszawę. W Warszawie mamy taką reklamę. Zamień słoiki na pudełka. Można? Nasz nowy sąsiad Wiking. Całe szczęście, że nie Gorol.
Współpracujemy z influencerami, z twórcami, mamy ambasadorów marki, oklejamy autobusy, robimy wielki format, czyli ściany. Współpracujemy na przykład z 3 klubami piłkarskimi. Mamy logo z przodu koszulki, między innymi wyświetlamy się na bandach w ciągu 90 minut. No i poza tym reklamy w internecie, to jest podstawa do tego, żeby po prostu mieć szybki zwrot z inwestycji. Mamy marketing, mamy logistykę, mamy sortownię i 2 panów jeszcze przy stole. Czym się zajmują? Generalnie ja pracuję bardzo blisko Łukasza, także codziennie gdzieś tam konsultujemy codzienne wydarzenia mniejszej, większej skali, aż do decyzji strategicznych, także... Czyli dyrektor. Można tak nazwać, że dyrektor. No ja tak sam siebie nie staram się nie tytułować, ale jeśli popatrzeć na to, co gdzieś tam staramy się z Łukaszem tworzyć codziennie, to chyba to jest najlepsza nazwa. Bardzo mało tych dyrektorów, gdzieś wszyscy są otwarci. Ja jestem zawsze każdego dnia w tej firmie, czy to są święta, czy sobota, niedziela, więc do mnie ludzie przychodzą i mówią mi o swoich problemach. Gdzieś trzeba to spiąć liczbowo. Są wielkie inwestycje, przejmujecie zakłady, zatrudniacie pracowników, kupujecie żywność dobrej jakości. Ktoś to musi policzyć. Co mówią liczby, bo liczby nie kłamią. To się spina i najbardziej ekscytujące jest to, że zmieniamy jedną małą rzecz, a ma to potężny wpływ na wynik. Jakie to są na przykład czynniki? Obniżamy koszt czegoś o 1 grosz, na przykład toreb. Jakie to są oszczędności w skali miesiąca, taki grosz? Kilkudziesięciu tysięcy złotych. Miło się patrzy, jak koledzy z podwórka i z boiska strzelają tak piękne bramki na naszym biznesowym tutaj polu. Także ogromne gratulacje. Nie tylko pracą człowiek żyje, zostałem zaproszony na urodziny żony Łukasza, Kamili. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Zdrówka, szczęścia, pomyślności i samych sukcesów. Łukasz ma nie tylko wyjątkowe podejście do zarządzania firmą, ale i do relacji z pracownikami. Nawet po pracy wszyscy tworzą wspierającą się społeczność. No i to jest Ula. Ula pracuje w kadrach. Pyłek robi wszystko w firmie. Jak ja nie wiem, gdzie są moje klucze, to dzwonię do Pyłka, pytam, gdzie są moje klucze i on wie, gdzie są moje klucze wtedy. Spędzamy mnóstwo czasu z ludźmi, którzy pracują w firmie. No to są fantastyczni w ogóle ludzie. Na imprezach wszystkich jakby nie było tematu innego jak firmy. Oni wszyscy siedzą i cały czas mówią o firmie. Łukasz jako mąż jest bardzo ciepły i troskliwy. Jest bardzo mocno wyrozumiały. Do dziewczynek to jest po prostu złoto. Jak pojawia się tylko w domu, to jest tylko tata. Bo rodzina zawsze dla mnie była najważniejsza. Całe życie gdzieś sobie tłumaczę to wszystko, ile czasu spędzam tym, że robię to też dla nich. Rodzina i biznes mocno przeplatają się w życiu Łukasza. Do tego stopnia, że nawet swoją żonę poznał w pracy. Zaczęłam pracę w pizzerii jako kelnerka i tam szefem był Łukasz. Początkowo zostawał na każdej mojej zmianie i odwoził mnie do domu. No i później zaprosił mnie do kina. Jednak zamiast trafić do kina, trafiliśmy do hurtowni, pojechaliśmy na zakupy. Na pierwszą randkę pojechałem samochodem do Sarży. Bardzo szybko się oświadczyłem chyba. Po 2 czy 3 miesiącach już się oświadczyłem, bo już wiedziałem, że to jest ta kobieta, bo mi naprawdę no, imponowało wszystko w niej. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Niebawem Kamila wróci do pracy w zupełnie nowej roli. Będę prezesem Fundacji Kuchni Wikinga. Kuchnia Wikinga angażuje się w wiele akcji charytatywnych, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Mieliśmy wiele akcji pomocowych. Byłem ze wspólnikiem w Żytomierzu na Ukrainie podczas wojny, byłem we Lwowie.
przywieźliśmy dobrych kilka tirów produktów spożywczych i że jest taka potrzeba, to wtedy pomagamy. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Słuchajcie, moi mili, wszystkie paczki, które dostarczyliśmy do Domu Pomocy Społecznej w Choroszczu. Teraz aktualnie jesteśmy w trakcie budowy domu, który się spalił dla mieszkańców wioski nieopodal naszego miasta. Po prostu jako gdzieś tam duża firma z tego regionu chcieliśmy pokryć tę budowę domu dla was całkowicie z własnych środków. Jak możemy tylko się zaangażować w tę pomoc. Co mamy powiedzieć? Paweł, sytuacja wydaje się niewiarygodna, że grupa znajomych tworzy firmę, która podbija cały kraj. Bez nadęcia, bez udawania, bez oszukaństwa. Ciężko w tę historię uwierzyć. To jest taki polski sen, nie? Ale to właśnie my jesteśmy najlepszy przykład, że da się. Spójrz na mnie, byłem taksówkarzem, a jestem tu, gdzie jestem, tak? I to ciężką pracą, nie? Czyli co? Wasze zdrowie. Łukaszu, gdzie jesteśmy? Kuba, chciałem ci pokazać kolejną naszą inwestycję. Przyjęliśmy zakład produkcji mięsnej specjalizujący się w tym od ponad przeszło 25 lat. Mamy tutaj bardzo wielu doświadczonych garmażerów, wykrywaczy i wędzarzy. Są rzeczy, których nie można kupić. Można zbudować halę, ale nie można zbudować pracownika. Jak można, to trwa bardzo dużo czasu, to jest pracochłonne. Wpadłem na taki pomysł po prostu, że będziemy przyjmować przedsiębiorstwa, które się specjalizują w swoich dziedzinach lokalne. Wiem, że jak będę brał zakłady produkcyjne, które mają wyspecjalizowaną kadrę kierowniczą i przestawiał ich zakłady na produkcję naszych dań, to się odbije jakościowo i zamówieniami w naszym przedsiębiorstwie. Mięso surowe przyjeżdża do nas, obrabiamy je tutaj i później wszystko trafia do naszych pudełek, a mamy pewność, co po prostu w nie wkładamy. Dziennie przerabiamy 4-5 ton świeżego mięsa. Łukasz, całkiem niezły labirynt. Powiedz, jak duży to jest zakład? Zakład ma około 2500 m². I ile osób tutaj codziennie pracuje? Na tę chwilę około 60 na dwie zmiany. 35 osób przyjęliśmy po starym zakładzie. A oto jest i szef, który tym wszystkim tutaj dowodzi. Kuba, cześć. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Jesteśmy z Łukaszem na zasadzie kolegów. Karmimy dziesiątki tysięcy ludzi. Mam pod sobą około 250 kucharzy. To wszystko tworzy ta ekipa. Nie ma tutaj pojedynczych osób. Bez tego nic by nie było, absolutnie. Co tu się wyprawia? Jedna z części kuchni ciepłej, czyli jedno z około 60 pomieszczeń. Dalej mamy jeszcze sekcję z piecami i tam już odbywa się pieczenie. Jurku, kiedy zaczynałeś, powiedz, jaką ilość mięsa przerabialiście dziennie? Około 10 kg. Na ten moment około 5 ton dziennie. Jakie tu są zapachy? Dużo piecy, więc pieczemy kotleciki, pulpeciki, udka z kurczaka i przeróżne inne propozycje, które mamy w menu. Jurek, przepis na sukces w kuchni. Jak podbić podniebienie 25 tysięcy osób dziennie? Chyba tak statystyczny Polak lubi dużo, smacznie, no i teraz już zdecydowanie zdrowo. Czyli można jeść i szybko, i zdrowo, i jeszcze się nie narobić, bo to wszystko firma może dowieść. Tak, dokładnie. Gdy wszystkie elementy posiłków zostaną skompletowane, torby z jedzeniem wyruszają w podróż, nawet do najdalszych zakątków Polski. Łukaszu, jestem pod wrażeniem tego przedsięwzięcia, jak operacyjnie sobie z tym radzicie, ale najtrudniejsza rzecz to logistyka. Jak zawieźć te posiłki do 20 tysięcy klientów w całej Polsce? To jest nie lada wyzwanie. Tego jest około ponad 200 aut, prawie 250 na tą chwilę. Czy też wasza flota? Nasza własna flota, wszystko weźmy własnymi autami. Większość jedzie do Warszawy, do magazynu centralnego, skąd dalej rozjeżdża się po Polsce. Paczki wyjeżdżają, są do godziny 14.
a u klientów pod drzwiami są już do 6 rano. Jak to jest zorganizowane? Czy dojeżdżacie do tylko większych miejscowości, czy do mniejszych? Mamy ponad 3000 różnych miejscowości w swojej ofercie, więc to jest już oburzenie całej Polski tak naprawdę. Jesteście w stanie stąd dojechać i do Gdańska, i do Zakopanego w ciągu kilkunastu godzin? Teraz mamy godzinę 14, o 6 rano będziemy w Szczecinie. I tak codziennie, 7 dni w tygodniu. Zespół Kuchni Wikinga dba o to, by świeże posiłki docierały na czas pod drzwi swoich klientów. Ogromna radość pomagać ludziom, ogromna radość coś z nimi tworzyć. Jakby ktoś kiedyś powiedział, w którym miejscu będę, to bym na pewno nigdy w to nie uwierzył. Próbowałem wiele razy, aż w końcu się udało, ale to też jest zbieg różnych okoliczności, też jest trochę szczęścia. Na sukces nie ma recepty. Trzeba robić swoje i jak będziemy się oddawać w 100%, to być może w którejś płaszczyźnie gdzieś się uda. Trzeba iść dalej tą drogą. Zawracać już nie można, a szczęście mu sprzyja. Chciałabym, żebyśmy tak dotrwali spokojnej starości, bez stresu, otaczali się wciąż tymi wspaniałymi ludźmi. Ja jestem już całkowicie spełniona. Powiem. Fajnie ci na kuchni? Super. Na pewno? Tak jest. Jak skończymy?